Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy film nie będzie traktował typowo o sprzęcie komputerowym, lecz będzie bardziej o akcesoriach audio-wideo, a dokładnie o uchwytach do telewizorów. Jako że sam wziąłem się za powieszenie telewizora w domu, bardzo przydatny okazał się uchwyt firmy ART, model AR33. Uchwyt dość prosty, dość niedrogi, natomiast funkcjonalny. Pokażę Wam w tym filmie, jak przebiegał montaż, jakie są zalety tego uchwytu i do jakich telewizorów on pasuje. A poza tym jestem ciekaw, czy na przykład Wy macie w swoim domu telewizory powieszone na takich uchwytach na ścianę, czy na przykład stoją sobie na jakichś stoliczkach i innych takich meblach. Oczywiście zapraszam Was do aktywności w komentarzach, wypowiadajcie się dowoli, natomiast teraz zaczynamy już tą prezentację. Dodam jeszcze tylko, że ceny uchwytów do telewizorów sprawdzicie sobie w opisie filmu. Zaczynamy! Ok, przed nami uchwyt od firmy ART, model AR33. Mamy tutaj wizualizację tego uchwytu. Jest to taki dość prosty model, dość podstawowy bym powiedział. Mamy informację, że powiesimy tutaj telewizor o przekątnej od 23 do aż 55 cali. Udźwig tego uchwytu to 60 kg. No, powiem Wam, że taki telewizor starego typu praktycznie można by na tym powiesić. Telewizory LCD, a tym bardziej LEDówki, ważą po kilkanaście kilo maksymalnie, nawet jak są dość dużych rozmiarów. Standard VESA, czyli kompatybilny z tym standardem. Odległość od ściany to 22 mm. No i mamy tutaj jeszcze raz te przekątne. Mamy też całe wymiary uchwytu, jeśli by to kogoś ciekawiło. Jest to też na stronie producenta informacja, że jest to uniwersalny uchwyt do telewizora, więc nie musicie się martwić, czy macie Samsunga, czy LG, czy jeszcze coś innego. Z każdym telewizorem kompatybilnym ze standardem VESA ten uchwyt jest zgodny. Mam informację o solidnej metalowej konstrukcji, ale to jest raczej standard, ponieważ chyba wszystkie uchwyty są metalowe, z tego co się orientuję. Mamy też troszeczkę informacji tutaj i otwieramy sobie opakowanie. Dość nietypowe rzeczy na moim kanale, ponieważ normalnie w tym miejscu pojawiają się jakieś myszki, akcesoria. Natomiast tutaj mamy prezentację rodem z Castoramy, czyli jakieś kołki, to takie solidne do muru, długie śruby. I akurat to będzie wieszane na ścianie z karton gipsu, więc zupełnie innych rozwiązań użyję niż te kołki, takie standardowe do betonu, są specjalne do karton gipsu i już sobie rozpakowujemy dalej. Mamy tutaj dwie prowadnice, faktycznie solidne, grube, naprawdę chyba by trzeba na tym stanąć, żeby to wygiąć, w rękach naprawdę ciężko. Mamy mocowanie do tej głównej części i to będziemy, z tego co kojarzę, przykręcać do telewizora. Mamy też drugi taki element zapakowany fabrycznie, tego już odpakowałem. I element główny mocowany do ściany. Mamy logo firmy ART. Naprawdę solidna stal, twarda, gruba. Mamy też otwory montażowe. I to będzie zawieszane w ten sposób, że te elementy po prostu jakoby się wsuwa na to. Montaż bardzo prosty, bezproblemowy, od spodu potem to można dokręcić i tyle. Tak więc to mamy w zestawie i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli instrukcja. Mamy zawartość zestawu i krok po kroku montaż, jak to sobie przykręcić do telewizora, jak zamocować do ściany i jak potem taki uchwyt się wiesza. Oczywiście montaż uchwytu na ścianie ma bardzo dużo zalet. Minus jest taki, że musimy wydać na ten uchwyt, ale przede wszystkim zyskujemy mnóstwo miejsca, nie potrzebujemy żadnego stolika, telewizor jest bez podstawki, więc też wygląda lepiej, mniej nam się kurzy, a więc moim zdaniem ma takie rozwiązanie dużo zalet. A teraz przechodzimy do części praktycznej. A teraz zobaczcie, jak przebiegał sam montaż uchwytu i powieszenie telewizora. Do powieszenia był 40-calowy telewizor firmy Samsung, starej generacji jeszcze LCD, tak więc dość ciężki model. Jak widzicie, miał przygotowane naprawdę fajne, ustronne miejsce na ścianie. Pierwszy etap to montaż głównego elementu do ściany. Oczywiście trzeba go wypoziomować, tak żeby telewizor wisiał prosto. Producent zaleca użycie przynajmniej 6 śrub, natomiast wystarczą 4 i trzyma to bardzo mocno. Oczywiście daliśmy 6. Kolejny etap to przykręcenie prowadnic do samego telewizora.
Jeśli telewizor jest zgodny ze standardami WESA, ma już takie otwory nawiercone, dlatego sami nie musimy go dziurawić. Wystarczy dopasować otwory w telewizorze do otworów na prowadnicach. Oczywiście prowadnice mają wiele otworów, dzięki temu możemy sobie wyregulować, czy ma być on na przykład troszkę niżej, czy troszkę wyżej względem głównego elementu. Czyli na przykład jeśli w przyszłości kupimy większy telewizor, możemy poprzez nieco inne umieszczenie tych prowadnic dopasować sobie telewizor do miejsca na ścianie, czy do jakiejś wnęki, jak w tym przypadku. Następnie wystarczy telewizor po prostu osadzić, tak żeby prowadnice oparły się na elemencie głównym, ale przy tak płaskim uchwycie, przypomnę, że ma tylko 22 mm grubości, zalecane są wtyki kątowe. Tak wtyk zasilający, jak i na przykład wtyki od przewodów HDMI, ponieważ jeśli mamy prosty wtyk, przy tak płaskim uchwycie może po prostu prężyć od ściany i telewizor może jedną stroną nieestetycznie odstawać. Jak widzicie, efekt w tym przypadku zadowalający. Telewizor praktycznie w ogóle nie odstaje od ściany. Od tej chwili już pięknie zdobi salon, a cała operacja trwała zaledwie 20 minut. Tak więc ze swojej strony taki uchwyt mogę polecić, tym bardziej, że jest bardzo niedrogi. A ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was, cześć!